Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Elengrad, odcinek 13 albo 14. A jeden z tych, ale chyba 14. Dobra, zaraz wam powiem. 14, tak. 14 bez odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy testować sobie do czwara 9340 TTV w kolorze zielonym, bo nie chciałem czerwonego, czarnego. Będziemy siedzieć rzepak na polu numer 4. Więc mój dośwar będzie sobie na pracowniku latał. Mój zestaw na pracowniku, a wypożyczony będziemy testować. Tutaj, o dobra. Od razu nawet mi wsiadło do niego. 9340 TTV. Ciemnik oczywiście Wanderstadt z tyłu 8 metrów Rapid. Oczywiście oryginalny. Jakby ktoś... Oła. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Oczywiście rejestracja odpowiednia do tego, do okoliczności, czyli testowany. O. Jeśli tutaj dosieje ten ziemnik, to będzie elegancko. Elegancko! Bo tym moim małym problemem miałem. Chyba była jakaś aktualizacja, więc jednak nie czytałem, co tam było w tej aktualizacji. Tylko na szybko zrobiłem tę aktualizację i... Nie wiem, co tam się zmieniło tak naprawdę. Autentycznie teraz mówię, że nie wiem, co się zmieniło, bo nie patrzyłem. Co? Skryjesz coś? To są twoje. Skarpetki tylko, tak? Na razie, bo ja gdzieś tam parę płatki. Dobrze. Dobra, pojechał. Więc możemy siedzieć dalej. W ogóle to miało być inaczej dzisiaj. Ten odcinek. On miał być w ogóle kiedy indziej ten odcinek. Bo on miał być już w sobotę chyba nagrany. Tak, on miał być w sobotę, potem przełożyłem go na niedzielę. I ostatecznie i tak go nie nagrałem. Miał być Oskarusz, miał siać tym moim małym dojszwarem. Znaczy małym, no moim dojszwarem po prostu miał siać, ale miałem tym zostałem siać. No ale nie wyszło. Trudno. Bywa też i tak. Ten był fajny zestaw. No tutaj teraz wiedziałem, że będzie miał problem pod tym górkę tutaj, bo to jest taki nierówny teren. Ale kolejnym przejazdem sobie sprawdzimy tego dojszwara, czy będzie szedł. Powinien pójść. No chyba 336 koni, a ten ziemnik 200 chyba 70 wymaga. Coś takiego. Więc nawet zapas mocy tutaj jest. No ale wiadomo, w tej góry trzeba mieć zapas mocy, bo bez tego nie da się ujechać. Co zrobimy poprzecznik? Od razu, jak już jestem. Bo z tamtej strony poprzecznik mi się automatycznie rysuje. W sensie rysuje. No, pracownik po prostu go robi. O! Kurde! Oczywiście obciążnik wziąłem ten Twinkera, ten sam co mam w moim. Powiem wam, że fajnie wygląda ta tekstura siebie. Po tym mulczowanym. Znaczy ja widzę, że jak ja będę jechał w dół, to praktycznie będę cały czas się spotykał z moim pracownikiem. Ale dobra, no. Niech już będzie. Dosiał? Dobra, elegancko jest dosiany, więc fajnie. Pole numer 17 jeszcze dzisiaj będę siał. Bo to jest pole kontraktowe, więc... Tam chyba mój zestaw pojedzie.
ale tego jeszcze nie wiem. Byłam do dyspozycji jeszcze 0,9 godziny, żeby mnie zapłacić. Po prostu chciałem sobie wziąć tego Deutschfahra na testy. Żeby też był, bo wiedziałem, że będzie odcinek z siebów. Dlatego nie chciałem takiego samego zrobić odcinka. Dobra, żeby mu tutaj nie przejazdów nie skracać, to ja nie będę tak daleko już jeździł. Bo tutaj na równo będę sobie siał. Gdzieś tam się spotkamy w połowie pola. Tutaj o tak do równego będę zasiał. I on będzie szedł, ten Deutschfahr, bo mam dużo koni, to będzie szedł. Aż tak mocno chyba nie zwolnił, co? No, do 10. Więc jest to akceptowalna strata mocy, znaczy jak to powiedzieć? Jest to akceptowalna prędkość, o, może tak. Tam wiem o tym, że ten jest za ostra góra, no bym musiał kiedyś poprawić, ale... No nie ma kasy na to. Nie ukrywam tego, nie mam kasy, no bo mam 10 tysięcy tylko. Dobra, on sobie tam powoli nawraca, to nikt się nawraca. Tu zaraz do równego i sobie też na wilkę zrobię, bo nie będę tam do końca jeździł, bo po co? Nie będę mu przejazdał z kracu. A silnik jaką ma rejestrację? A też testowany, dobra. Miało być do równego, to do równego. A to, że linii sobie nie narysowałem, to nie znaczy, że nie wiem, dokąd mam jeździć. Fajny taki zestaw 8-metrowy. Ale tutaj obok chyba wszystkie pola sobie przejeżdżę pakiem w tym sezonie. Żeby mieć kasę. 8? Nie, 6 tysięcy dostanę za kontrakt numer 17, za 2,5 hektara zasiania. Myślę, że spoko pieniądze. Znaczy, że ten silnik ma fajny koszt, bo z zapachu to jest bajuni. 3 tony sobie nasypiesz, to może siać i siać. Zresztą jak pszenicę, to też może siać dużo, bo... Parę hektarków jestem w stanie oblecieć tym zestawem. Na jednym zbiorniku. No i tutaj teraz bym musiał... Jakbym dojechał, bym musiał czekać. A tak sobie nawinę szybciej. I bym miał, by pracownik miał o te 27 metry, 27? 24 metry bym miał krócej. A tak ma nasze te 20 metrów dane. A to tak mniej więcej wyjdzie jakoś. Widzę, że tutaj ta górka już prawie zasiana, bo tym moim siewnikiem to tak nie idzie. Bo to jednak 2 metry różnicy, ale powiem wam, że trochę jest różnicy. Nie wiem, czemu on takie nakładki wali. Nie bym musiał 8-2 ustawić. Wtedy by elegancko było. Ale sprawdzę na 8-2, ale powinien brać. Bo 8 metrów to jest lekko za wąsko. Nie, ta szerokość farmingowa zawsze jest porąbana. A, bo to jest przesunięcie. Ale na moim save'ie innym też chciałem na 8.2 i dało radę. No i dobra, elegancko idzie. Jeden przejazd. I będzie tutaj poprzeczek taki do zrobienia mały. Widzę, że tutaj tym Deutschfahr też ładnie sobie radzi.
No, w miarę równo udało się opuścić. Więc fajnie, fajnie. To będzie taki mini poprzeczniaczek od drogi, ale to, to by było wiadomo, że tu jest szerzej. To zawsze jeden siebnik, muszę więcej zrobić przejazd. To jest tak... No, po prostu jest zrobione równo z drogą, tak. Za niedługo będę krowy zmieniał, ale to spokojnie. Jak będziemy stać, bo tam 250 tysięcy chyba ta krowa... krowa... jak to się nazywa? Obora kosztuje. Oczywiście na pewno... oczywiście oryginalną, tak. Dobra. Nie wiem, czy ja gdzie pójdę nagrać. Tego nie wiem. No, może pójdę, może nie. Na piątek będę miał odcinek, bo to jest na piątek. Na sobotę nie mam odcinka, ale to się wszystko da. Wszystko zrobi. Dobra, i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Tutaj GPS. No, tak trzeba zrobić. Ja zaraz ten klin będę tutaj wysiewał od drugiej strony. Do tej krótkiej. Żeby tutaj mu nie zabierać tych długich przejazdów, tak? Bo wiadomo, że pracownik najlepiej się spisuje na długich przejazdach. Zresztą kto gra farminga nie od dziś, to wie o tym. Bo widać, jak on zawraca długo zawsze. A ekonomia jest bardzo ważna w tej grze. No i dobra, i lecimy. Tutaj poprzeczniaczek od drogi trzeba zrobić. Tutaj gdzieś takie dwa dołki były. A to chyba... minęłem jeszcze? Nie, teraz są tu dwa dołki. Jest, że ładnie przykrył. Więc elegancko. No zaraz przeskakuję tutaj na obok pole, jak tutaj będzie zasiane. Na te obok pole. I potem tam, ale tam nie wiem, czy będę siał. Przede mną co jest. Czy starszy czasu. Zaraz chcę o 15. Tak, 10 skończyć. Bo to będzie akurat pół godziny. To akurat by się przydało wtedy skończyć, nie? Od razu przelecimy tu poprzecznie, jak było, widzę, że zostawia. Takie małe ząbki, ale to było wiadomo, że zostali. Czy nie, czy dosiewa do końca. Dobrze się trafiło, że nie jest w ogóle z drugiej strony. Nie, dosiewa, ale po co ma się męczyć kolegę? Niech mógłby mu to trochę usprawnić, ten nawrót. No te 8 metrów bliżej. Już nie będzie się kolega tak mordował. Właśnie nie wiem, gdzie te... jak te ścieżki wychodzą tutaj. Muszę do przodu jechać, dobra. Dobra, tutaj. Tutaj zrobię tak, o. Do tego miejsca poprzeczniaczek sobie, bo dalej nie trzeba. Tam się do równego spotkamy akurat. Bo myślę, że dosieje do tego momentu. Przecież... o. Dobrze, że tą ścieżkę mi wybrała. Jeśli ja mam krótsze teraz, to raz dwa mi pójdzie tutaj nawrót. I raz dwa mi pójdzie to sianie. Tutaj GPS na tego przejazdu, ten przejazd nie włączam, bo po co?
Trochę krzywo wjechałem, za bardzo w lewo byłem, no ale dobra. To się da jakoś zasiać. Nie ma rzeczy niemożliwych. No i dobra, i pięknie. I dobra, i cyk. I lecim. Fajnie tam już prawie długie ze mną są zasiane, więc fajnie to mu idzie, widzę. Jeszcze na tym odcinku, właśnie o to chodziło, żeby na tym odcinku jeszcze ja go przestawił na pole numer 17. Ładny kawałek zasiał. Przecież akurat te kliny usieje, no to on tak jakby powiedzmy, że podstawową czwórkę zasiał. Bo te kliny, jak pamiętacie, dobrze były w trawie. Całe ja je przeorałem. To zaraz mam takie fajne, wielkie pole. Powiem wam, że przydałoby się chyba trójkę kupić, kolejne pole. A to pod asfaltem zrezygnować z tego pola i chyba trawę tam zacząć siać. Też nie, na razie nie. Na razie nie potrzebuję trawy. Ponieważ w sensie siana nie potrzebuję, bo mam ich dużo, bo mam z kontraktu siano. Tam gdzieś stoi, tam stoją te belki jeszcze z kontraktu i jeszcze mam chyba z 200 ton strychu. Trawa z siano, no 271 dokładnie. Więc siano nie boję się. Słomy też dużo stoi, więc nie ma się co bać. Trzy przejazdy trzeba zrobić. Trzy przejazdy, żeby to ładnie równo było zrobione. No ja akurat to zrobię te dwa przejazdy jeszcze i on będzie tutaj już praktycznie kończył, więc wyszło nawet idealnie. Wręcz książkowo można powiedzieć. Czternasty odcinek już. Lub też dopiero dla niektórych, jak to woli. Bo mamy dzisiaj 18 marca. Więc jakby nie patrzę, trochę długo. No ale to też było spowodowane tym, że 2 tygodnie kompa nie miałem. Więc to przez 2 tygodnie to jest... No faktycznie powiedzmy, że 2 odcinki. To tak mniej więcej jakoś wychodzi. Rikoteka, albo pojadę tutaj od razu siać, tutaj za drogą to. A to pod górką tutaj sobie po odcinku zasieję. Bo tutaj dawno na tym polu nie było roboty. A w kolejnym, poprzednim odcinku była tutaj robota na tym polu. Dlatego nie chciałem tej czwórki tak zbytnio molestować tutaj. Tylko chciałem na dwa to szybko zasiać. I wypieprzyć go na... Na pole numer kolejne, na 17. To chyba ręcznie sobie zasieje, bo to jest takie pole niekształtne. No tu GPS-a ciężko ustawić. No ten to przynajmniej 9 na godzinę idzie, bo ten mój zestaw tutaj to chyba 5 na godzinę podjeżdżałem. Pitscoop nie stoi, bo pitscoop jest potrzebny. Aktualnie nie wiem dlaczego, ale... Ale on się kiedyś przyda.
No tak jest chyba najlepszy sposób tutaj, sposób, żeby tą górkę zasiać. Chyba najszybszy. Najmniej tak mi się wydaje, że najszybszy to jest sposób. Innego, równie efektywnego sposobu tutaj nie znalazłem jeszcze na tą górkę. A obsiewam ją drugi, trzeci rok. No i tu podrównać. No i dobra, i wyrównane. No i o, tylko trzeba teraz to wszystko zawałować. A fajnie zawieszenie działa w tym deszczu, widzę. A, jadę tak jak leci ten. Tak jak leci granica, bo tutaj GPS-a zawsze tak na prościutko tutaj ustawiałem, jeździłem, ale... Ale jednak sobie bez GPS-a przelecę. Bo czemużby nie. To jest ciekawa granica, taka trochę pokręcona. O, tak jak teraz to faktycznie mógłbym jeździć, nie na prosto. Tak jak to zazwyczaj tutaj bywa, bo, ale... Też trzeba trochę klawiatury poużywać, żeby nie było życia na GPS-ie. Zawsze to tam jakaś... Jak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi. Jeszcze nie wyskoczyło, że pracownik zakończył robotę, więc... Muszę zobaczyć przed mapę, jak to wygląda. Jeden przejazd muszę dostać. To zaraz po odcinku sobie zwałuję. I nawiozę te pola. Bo nie wiem właśnie, czy będzie w kolejnym odcinku wałowań, ale chyba nie. To jakby było to 9 metrów? Powiem wam, jakby było tu 9 metrów? To elegancko na dwa razy by było, nie? A widziałem, że korsz wyszedł na ModHubie, ale jednak nie będę tego korsza chyba używał. Na razie bynajmniej. A nie, tu nie ma, dobra. Bo to jest... Nie wiem, co tam się stało. A, bo to ścieżka tam wyleciała. Bo mówię, coś mi tu nie pasowało, że to pole jest takie wcięte. Ale coś mi to nie pasowało. Już wiem, co mi nie pasowało. Po prostu ścieżka dalej leciała i... Tak to wyszło. Dobra, on tam wali ostatni przejazd. No i lecimy drugie kółeczko. Tak samo chyba przejadę sobie. To nawet fajnie wyjdzie. Tutaj ten środeczek raz, dwa zejdzie. Więc myślę, że te pole na okrętkę tutaj jest chyba najlepszy pomysł, żeby to siać. Taki najbardziej efektywny. Mógłbym to naprostować tak jak teraz jest. Chcę tak jeździć, ale no nie wiem, nie wiem. Jakby tu była dziewiątka, to elegancko by tutaj zagarnął na dwa razy to. A tak muszę po taki cypek jeździć. Dobra, dojadę do końca i przestawię go od razu na 16. 17, żeby siał by ten kontrakcik tam sobie robił. Przez te 9 minut odcinka, co mi zostało, czy tam 8, on jeszcze tam parę przejazdów zrobi. O, 13 godzina wybiła na tym, na wejśmarze. Też nie ma się co dziwić. Jak to wygląda u mnie... Au. Jak to u mnie wygląda z kredytem, bo ostatnio było 500. Nie wiem, czy to jest spłacalne. A, spłaciłem 20 tysięcy, dobra. Więc
jakoś przeżyłem, dlatego robię te kontrakty. Pod kontrakt, pod... pod pieniądze, tak? Bo ja potrzebuję teraz kasę na nawozy. A mam tylko 9 tysięcy, no to... będę musiał za 2-3 tony kupić nawozu. No to wyjdzie jakieś... 6 tysięcy. Na tych 3 tonach... Kurde, właśnie nie wiem, czy oblecę te moje pola. Może być lekko ciężko. Ale na 4 tonach chyba się powinno udać, ale nie wiem. Dobra, nie wnikam to, tylko puszczam tutaj pracownika raz, dwa i nie sieje. Tutaj gwiazdę ładnie się wiedzie. Tutaj poprzeczniaka mu nie robię, bo on sobie da radę. Pewnie tak po odcinku ja będę coś miał. Będę dokończył. Chociaż nie wiem, czy będę dokończał siebie tego pola. Pewnie pracownik będzie chciał. Ale sobie będę najprawdopodobniej wałował, bo tutaj trzeba to zwałować, więc dość twardo wałów ten upożdżony. Myślę, że elegancko będzie. Bo ja właśnie potrzebuję takiego dużego ciągnika. Drugiego mocnego. Bo powiem wam, że na tą siódemką to robota nie... Znaczy nie to, że nie idzie, tylko jest po prostu ciężko zrobić parę robót naraz, tak? Bo Linderem to co? Ja mam go do tura tylko. W ostateczności pojadę sobie nawóz nic sypać, nie? No to do nawozu to on jeszcze pasuje, ten Linder, jeszcze do reszty wacza pasuje, ale do żadnej pracy w polu się nie daje. Ewentualnie do zbierania kamieni, ale kamienie tutaj chyba wyłączyłem na tej mapie. Tak, wyłączyłem na tej mapie kamienie, ponieważ tu są za duże góry. I żeby to zbierać, to nie ma sensu. Więc sobie odpuściłem na tej mapie kamienie. Nie widzę żadnego kamienia na polu. Wiem, że poszedłem na lecnicę, żeby wyłączyć te kamienie, ale tutaj bardzo dużo moc potrzeba ciągników do tej kamieniarki. Żeby, jak kiedyś się pod górkę, żeby jakąś sensowną prędkość uzyskać, tak? Podczas roboty. To tam trochę koniecznie podrzewa pod tą maską. Ja tu pamiętam, jak zbierałem dość farę ósemką. To tam, gdzie jest łąka, pod tą górę nie mogłem się wciągnąć. No ale wiadomo, że dziewiątki nie kupię, tylko pierw będzie ósemka kupiona. Dość far. Przecież muszę zobaczyć, jakie są marki w ogóle ciągniku tutaj. Na pewno wiem, że jest Zetor. Chcę mniej więcej marki przetestować. Wszystkie. Przecież i tak pewnie to zrobię na innych mapach. Bo będę grał sobie. Wiadomo, że farminga będę sobie grał. To, że ja odchodzę z YouTube'a, to nie znaczy, że farminga nie będę grał. To już nie będzie takiej presji, żeby grać farminga. No widać, 10% jest zrobione. Dobra, zjadę, bo ten zapierdziela, ten ciężarówką. Tych słupków na zakrętach postawiony. Dobra, wyłączę, żeby nie było, że tym przypadkiem przesieje tą trawę. Dobra. No i radzimy z tym siedem rzepaku. Tak jak powiedziałem, 3 pola rzepaku. Wszystkie moje pola rzepakiem wale. No bo tak. Zasiewam równo z granicą. To trochę ktoś za daleko ten owiec nasiał. Wiem, że byłem to ja, ale no nawet nie masz. Staram się równie robić, że zawsze wtedy tak rzepak na równo. A tą trawę to wiadomo, że tutaj będzie to siewana kiedyś, tutaj po całości, tutaj, bo tu będzie cała łąka tego. Jak będę miał więcej krów, to wiadomo też, że więcej będzie potrzeba
Czego? No siamem. Sobie ustawię GPS-a tak jak idzie granica pola, tutaj o, tak będę sobie siał. Jednak zrobię do 15 po, bo miało być do 10 po, ale zrobię do 15 po, żeby tutaj trochę więcej zasiać. A może się nawet udaj cały, nie no, całego się nie uda. To zobaczę, może przedłużę tak, żeby cały zasiać. Tutaj dużo nie będzie dosiania po odcinku. To najgorzej jest to pierwsze kółko zrobić. Bo wiadomo, że jak się zrobi pierwsze kółko, to wtedy już drugie jest trochę mniejsze. I wiadomo, że jak się jedzie w kółko, to też dłużej schodzi jeden przejazd niż po prostu jazda paskami. Tak? No, 20% już ma połowę zasiane. Więc widzę, że nawet ładnie, sprawnie mi to idzie. Nie będę tego narożnika wydziałał, bo nie. Nie opłaca się. Tutaj kiedyś będą winogrona chyba cały. Czy oliwki? Nie wiem. Jedno z dwóch. Tam na tym bardziej prostym się postawi. Zresztą zobaczę jak to wyjdzie, bo może to wszystko inaczej się potoczy. Ale wiem, że jeszcze trochę zostanę na YouTube. Trochę dni. Jak to się wszystko pokończy, to jeszcze troszeczkę zostało. Żeby to wszystko pokończyć. No bo tak naprawdę nie ukrywajmy się, ale tutaj Ellengrad. I to wszystko to jest praktycznie Ellengrad. I ten to jest praktycznie początek serii, tak. Ellengrad, M-Krieg, Hoyt-Bellerum to jest praktycznie to jest początek serii. Widzę, że nie mam maszyn. Pól nie mam, więc serii nie można zakończyć. Teraz też ja mógłbym zrobić tak, że bez słowa mógłbym odejść z YouTube'a, tak o. I się po prostu nie nagrywać. Tylko wrzucić film, że kończę z YouTube'em. Ale nie chcę tak robić, no bo te serie będą niedokończone. A ja nie lubię czegoś niedokończonego. I tak naprawdę, jakbym chciał dokończyć moje serie niedokończone, to bym musiał zreaktywować Wolę Brudnowską. Musiałbym zreaktywować Kolonię. Dokończyć. Po prostu nowy save zrobić. Ale no, to będzie nieadekwatne, bo nie wiem ile tam godzin miałem. Więc to jest też takie... Na Woli dużo godzin nie miałem, bo tam miałem chyba tylko 3 odcinki. Więc tam miałem może maksymalnie 4 godziny. Tam więcej niż 4 godziny nie było. No, chłop już ma 30%. A mi zostały 2 długie przejazdy. I będą te krótkie, więc... Ja przedłużę ten odcinek o te 5 minut. I będzie robota zrobiona. To taki cypek był niedosiany. Więc teraz elegancko już pójdzie. Jak tam Steam wygląda? 211 godzin. 212 powinno być. Za 3 minuty powinno być 212 godzin. Mi się chyba wydaje. Ale tu jeszcze na pewno z pół godzinki będę siedział na tym serwie, zanim to zwałuje wszystko. Te 3 pola zanim zwałuje, to trochę zejdzie. Jeśli kontraktowego pola się nie wałuje, no bo po co? Bo to nie moje. Nawet się nie da.
Chyba wezmę taki pomysł, zrobię, że po prostu zbiorę te serki do końca. Zbiorę te serki na, do końca i przeznaczę te całe pieniądze z serków na kredyt, żeby spłacić. Tam mi zostało 10 serków, no to ile? 100 tysięcy chyba dostanę. Tak, bez serek po 10 tysięcy, więc dostanę 100 tysięcy. Więc bym miał 380 tysięcy kredytu, więc to myślę, że jest lepsza opcja. Niż po prostu wydawać te serki, te kasy z serków na maszyny. Chociaż wiem, że to już drugi raz będzie zbierane, ale no trudno. Opcja dała tak, gra dała taka opcję, no to trzeba z niej skorzystać. Skoro ma mi to pomóc serii o te 100 tysięcy, no to wiadomo, że warto to zrobić. A żniwa sobie przeżyje tutaj. Te dwa razy, dwa żniwa jeszcze, dwie... Dwa żniwa? Nie. Te dwa lata jeszcze sobie przeżyje. Bez kombajnu. Nie wiem, tak mi się wydaje, że przeżyje. Bo ile mam sorgo? 108... czekaj. Sorgo mam 81 ton, a owiec 30, no to sorgo jest po 2 coś. Zrobię sobie film odcinek ze sprzedaży tych plonów, czyli sorgo i owsa. To będzie tam około 20-30. To będzie około 15-20 minut odcinka, więc akurat. A teraz ile już siejemy, żeby nie było? Siejemy 37 minut. Więc tutaj akurat sobie zrobimy jeszcze 3 minuty, bo myślę, że to około 3 minut jeszcze zajdzie. Ten tam prawie pół kontraktu mi zrobił. Nie wiem, jak to się stało, że mi nie złapał GPS, ale nie ważne. No i dobra, ten jeden taki w miarę długi będzie przejazd, tutaj trzy krótkie będą. Więc nawet spoko to wychodzi. Nie wiem, jak to się stało, że GPS mi przeskoczył. Bo jak... No właśnie w sumie nawet nie wiem, jak to się stało, że bym przeskoczył w ogóle jedną ścieżkę w lewo, nie? W sensie, że ja go tak jakby wyłączyłem i tak jakby się szybko dwa razy włączył. Nie wiem, dziwne to było. Nie wiem, może szybko klikłem i nie spojrzałem na to. No mówię, że w 50% jest zrobiony kontrakt. A jak tam z owsem? Kiedy jest najwyższa cena? Ja grudnie niby. Czyli co jest? Wrzesień. A jest 2000... A nie. Jeszcze czemu widziałem 2000? A, bo ja na rzepaku miałem. To nie, dobra, to czekamy. Z 1800 na spadku. Myślałem, że dzisiaj jest ten owsa, ale nie. A sorgo też w grudniu będzie? Grudzień, styczeń. Chyba zrobię tak, że wszystkie kasy z tego zbioru będę ładował w kredyt, żeby po prostu spłacić go i odsetek nie mieć. Dobra, ten zestaw jest mój. Znaczy...
Nie mój, tylko nasiona są moje. Ale zjadę je na gospę, się pożegnam. I zawsze po prostu. I będę zawsze wałować. Dobra, czy się tabliczka testowana, no bo wiadomo, to jest zestaw testowany. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, zostaniecie mi tam na podle, dziękuję film. Trzymajcie się, ciepłutko, cześć. 41 minut odcinka, więc myślę, że standardowa długość. I zrobię sobie kolejny odcinek ze sprzedaży plonów. Ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj już nie zdążę go nagrać. Bo jest 15:18, ale mi się chce srać. Jeszcze bym musiał save'a tutaj przygotować, żeby to wszystko zwałować. To nie zdążę dzisiaj tego zrobić. Więc sobie nagram go tam jutro. Tam w sobotę. No to nie jest pilne. Także na razie trzymajcie się, cześć.